Nie żyje znany skoczek narciarski. Miał tylko 24 lata. Jako komentarz powiem, że smutne wieści dotarły do mediów i fanów skoków narciarskich. Młody, znany i utalentowany skoczek Patryk Gasienica zmarł w tragicznych okolicznościach. Sportowiec urodził się w USA w polskiej rodzinie, zawsze miał naturalny talent do jazdy na nartach. Miał tylko 24 lata. Młody skoczek narciarski zmarł w wieku 24 lat. Według informacji podanych przez skiumping.pl sportowiec zginął w wypadku. W poniedziałek wieczorem zginął tragicznie w wypadku motocyklowym. Taką informację podała w mediach społecznościowych osoba związana z Patrykiem. Udział gasienicy w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie był dowodem jego poświęcenia i ciężkiego wysiłku. Miał talent i świetlaną przyszłość przed sobą. Patryk urodził się 28 listopada 1998 roku w McHenry, Illinois. Był synem byłego polskiego skoczka narciarskiego Alberta Gąsienicy, który pod koniec ubiegłego wieku opuścił Polskę wraz z rodziną i wylądował w USA. Urodził się tam Patryk, który od dziecka trenował skoki. Według informacji ze zbiórki dla rodziny Patryka, do wypadku doszło podczas powrotu z pracy. Według opisu najbliższą rodziną skoczka była matka Jolanta Kiwior wraz z narzeczonym Bobem i dwiema siostrami Patryka. Śmierć Patryka Gasienicy załamała jego rodzinę i jego fanów, którzy obecnie opłakują sportowca i nie mogą wypełnić pustki pozostawionej przez jego przedwczesne odejście. Rodzina prosi o prywatność w tym trudnym czasie, gdy dostosowują się do tej rozdzierającej serce tragedii. Trwa śledztwo w sprawie wypadku Gasienicy. Rodzinie Przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.